Witam wszystkich zwolenników akwariów. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, jakie są benefity z posiadania dwutlenku węgla w akwarium. U mnie, jak widzicie, roślinki wyglądają elegancko, ale problem polega na tym, że po kilku miesiącach one znikają, tam ryby je wyskubią, rozpuszczają się i trzeba dokupować nowe. I teraz zrobiłem taki eksperyment kilka tygodni temu. Założyłem dwutlenek węgla. Tutaj się wydobywa z tego kamienia, jak widzicie. Tutaj ta duża roślina, która sięga już prawie góry, uchowała się. Jest tam obskubana troszkę przez rybki, ale praktycznie wszystkie rośliny od jakichś 2 miesięcy żyją. Co tydzień dodaję na 200 litrów akwarium 20 ml płynu do roślin. I teraz tak. Na co trzeba uważać? Zbyt duża ilość dwutlenku węgla w akwarium potrafi zabić wszystkie ryby. Aby tego uniknąć, założyłem taki indykator, który jest niebieski. Jeżeli jest niewystarczająca ilość dwutlenku węgla, jeżeli jest odpowiednia, to jest zielony, ciemnozielony, zielony. Jeżeli jest za dużo, to robi się żółty. Może Wam opowiem kiedyś, jak zrobić samemu taki płyn i nie trzeba kupować. A więc rośliny rozwijają się dobrze. Ja tutaj sprawdzę, czy za kilka miesięcy dalej się utrzymują i czy będą się rozwijały, bo dokupiłem dzisiaj troszkę więcej roślin. Następna sprawa, następny benefit jest taki, że woda, pH wody jest w akwarium 7-8. To jest woda dobra dla gupików. Jeżeli ten dwutlenek węgla sobie tutaj chodzi, wydostaje się cały czas, już na następny dzień po sprawdzeniu obniża się o 1 stopień. To jest około 6, 8, 7. Także to jest taki benefit. I ostatnim benefitem dla wszystkich, którzy jednak się wahają, to chciałem powiedzieć, że to nie jest właśnie trudna sprawa. Ja zlikwidowałem pompkę, zostawiłem sobie ten kamień tutaj i już Wam pokazuję, że tu, jak widzicie, mam szklankę wody, szklankę cukru, wylałem jeszcze trochę wody i drożdże. Ale co ciekawe jest, że tutaj dolałem jeszcze squasha. I powiem Wam, że zwykła butelka, zwykłe drożdże suche i tak to pracuje. Pracuje przez kilka tygodni, a jak skończy pracować, to co otrzymujemy? Otrzymujemy pyszne winko. Naprawdę jest dużo alkoholu, także nagroda dla Was, nagroda dla ryb za poświęcenie jest. I tym Was chciałem właśnie zmotywować, abyście spróbowali założyć sobie taki dwutlenek węgla. Na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami i do następnego odcinku. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli nie wiecie, jak to zrobić,
napiszcie. Ja może kupię ten miernik do mierzenia alkoholu i powiem wam, ile tego jest. Dobra, na razie żegnam się z wami i do usłyszenia.